Siema, witajcie. Dzisiaj jesteśmy u Alberta na gospodarstwie. Siema. Będzie takie obejście. No tak, tu mamy nowy garaż. Niedawno stawiany. Kopaczka na ziemniaki. Tu mamy ładowacz do obornika. Sprzedam dój. Jeszcze ciepło. Mogę sobie dopluć? Chcesz? Nie. Tu mamy stajnię. Ale one już one na masę poszły. A dobra, świń. Stajna ma. Ze 140? Okej. Chcę im dać radny. O! Teraz idę. Będzie zgodny. Ten grób się powiększy, znaczy na wiosnę. Na ile? 5-6. Tu mamy zasoby słomy. Idziemy dalej. O, włączyłem nagranie. Teraz idziemy do garażu, gdzie stoi Władek. Dzisiaj sezon zakończony. Jeszcze zostało go umyć i przygotować na sezon zimowy. Tu mamy co? Magazyn ziemniaków. Tutaj mamy magazyn na nawóz, teraz są kusiarki na zimę, na wiosnę tu już znajduje się nawóz. Idziemy do ziemniaków. Tu ziemniaki. Przydalne oraz paszowe. Tutaj jakieś przetwory. Na zimę. Zima idzie, trzeba co gdzieś. Polskie jabłka. Tu stoi pieskarka, opryskiwacz oraz rębak. Tu mamy stodołę. Wóz duży. Tu mamy hodowlę króli ozdobnych oraz gołębi. Ten po prawej pusia, po lewej bobek. Prawe mają. Tutaj były, tylko zajęcie zgonu. Gołębie. Nie ma nic. Aktualnie. To wszystko w terenie. Na dachu. Fegier na dachu. Idziemy dalej. Tu mamy garaż. Dwukołówka, wózek. Kultywator. Wóz złożony. Oraz grabiarka. Czterogwiazdowa. Dwukołówka z obstawkami. Dość pojemna. Tu mamy nowy nabytek w tym roku. Wał posiewny. Tu schowana jest na zimę dzisiaj umyty pług oraz waga do bron i brony. Tam jeszcze rokosad jest, tylko nie widać. Ten turkusowy. Chodź. Tu pies pilnuje gospodarstwa. Nowy nabytek też niedawno. Nie było dobra. Dawaj łapę. No, dobra, psina. O kurde. Dobra. Tu piasek na zimę do piaskarki. Wiata na zrębki oraz kultywator po remoncie. Na sprzedaż. Kto chciał do obiadu. Jak ktoś chce kupić, to pisać na Facebooku. No. Wiata na zrębki.
To w prawo. Był kolejny magazyn. Tu trzymamy rury, żeby to nie pływały. Na ziemniaki było, na niej pełno było. Zbiornik na gnojówkę, staw i taki pierdolny. Tu malinę posadzona. Kurza żwawna. Tu pszenica, o zima posiana. Ile tu jest? 15 harów. 15 harów pszenicy. To drugie pole. Plus tam dalej jest dużo większe pole. To samo pszenica. Około 60 harów. Hektarów. Łuskiem to obrabiam w jedną dzień. Tu mamy staw. Weź mnie tam Piotr, skocz po tego łożyła. Taki dobry. Ktoś mi tu zasuwa w rogu. Ktoś mi otworzył 60 po ziemię. No, tylko na czarno. Myślę, że tym samym dobrze. Tu kolejna pola. Zaorana na zimę już. Sucho bardzo było i nie przykryło dobrze. Tam wierzby energetyczna posadzona. Tam drugie pole. Tam kolejne pole. Tu mamy siewnik. Pasja. Przygotowane na zimę tak samo. Już od kilku dni pogoda jest dość deszczowa, taka mgła non-stop. Gospodarstwo pracuje aktualnie na około 2,5 hektara pola ornego oraz około hektara lasów.